Ponad 800 osób bierze udział w Akademii Maturalnej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Białymstoku. Celem Akademii jest przygotowanie uczniów szkół średnich do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z języka polskiego, angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie i geografii. Zajęcia prowadzą nauczyciele renomowanych białostockich liceów, praktycy z wieloletnim doświadczeniem i zarazem dydaktycy z pasją. Tak sobie to przemyślałam, zrobiłam prezentację, żeby im pokazać historię literatury w pigułce z historią najwybitniejszych dzieł, czyli tych utworów, które mogą spotkać na maturze. W szkole uczniowie poznają wszystko w bardzo dużym tempie. To są tylko 3 lata, a właściwie 2,5, prawda? Czyli takie 2-tygodniowe powtórzenie jest bardzo dobrym pomysłem moim zdaniem. Przyjęliśmy około 840 osób, także to jest gigantyczna liczba. Zajęcia będą prowadzili najlepsi nauczyciele z naszych białostockich liceów. Staraliśmy się dobrać też nauczycieli, którzy będą potrafili współpracować z tak dużą grupą osób, którzy będą potrafili przekazać i powtórzyć całość materiału. Program Akademii Maturalnej obejmuje 20 godzin z każdego przedmiotu. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Na pewno jest dobry pomysł, gdyż może dobrze się przygotować do matury, a to jest jak gdyby jeszcze do tego darmowe, więc niektórzy mogą z tego skorzystać, którzy na przykład nie mają pieniędzy na korepetycje, które są bardzo kosztowne. Moim zdaniem jest to świetny pomysł, bo można się za darmo przygotować i naprawdę wykłady są interesujące i na pewno one się przydadzą. Szczególnie interesujące jest polski, angielski i geografia. Planuję właśnie zdawać i nie wiem, na co się wybiorę, ale geografia to jest ten kierunek najbardziej interesujący. Zajęcia w Akademii będą miały przede wszystkim formę wykładów. Nie będą to klasyczne, typowe korepetycje, bo te są odbywane w relacji 1:1 nauczyciel-uczeń. Tutaj natomiast będziemy mieli raczej do czynienia z formą wykładową, sprawdzania testowego. Nauczyciele będą wskazywać uczniom, na co należy zwrócić uwagę, na co należy położyć nacisk, jak pewne problemy w danym przedmiocie rozwiązywać należy. Sądzimy, że będzie to korzystne dla maturzystów. Dzisiaj inaugurujemy pierwszą Akademię Maturalną, natomiast naszym zamiarem jest kontynuacja współpracy ze szkołami średnimi przy przygotowywaniu uczniów do matury. Jest naszą ambicją, żebyśmy tą formą wspomagali młodzież, która nie ma szans korzystania z innych, przede wszystkim płatnych form korepetycji. Zajęcia w Akademii Maturalnej Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku potrwają do 6 lutego. Pod koniec spotkań wśród uczestników zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody, m.in. skuter i akcesoria komputerowe.